11 Mistrzostwa Świata, Łodzi Wytrzymałościowych, Necco Endurance 2015 uważamy za otwarte. Pasjonujący weekend z motorowodną rywalizacją rozpoczęli mieszkańcy Augustowa. W mieście już po raz 11 odbywają się Mistrzostwa Świata Łodzi Wytrzymałościowych Necco Endurance. Przez dwa dni miłośnicy prędkości będą mogli podziwiać najszybszych wodnych sportowców świata. Specjalne łodzie podczas zmagań osiągną bowiem nawet 220 km na godzinę. Dziś władze miasta i organizatorzy zawodów oficjalnie otworzyły mistrzostwa, a sportowcy przejechali ulicami miasta prezentując swój sprzęt. Wśród nich był Bartłomiej Marszałek, pierwszy Polak w prestiżowej klasie F1H2O, czyli najbardziej rozpoznawalnym i spektakularnym sporcie wodnym na świecie. Bywa on też niebezpieczny, bo najmniejszy błąd może skończyć się tragicznie, dodaje marszałek. Na pewno jest związane z ryzykiem, z prędkościami, natomiast ja chcę unikać też stereotypu, gdzie ludzie myślą, że pędzimy na złamanie karku jak desperaci. W poprzednim sezonie skończyłem zawody Mistrzostwa Świata Formuły 1 w Generalce na 7. miejscu, to jest super wynikiem. Zdobyłem punkty we wszystkich wyścigach jako jedyny kierowca, a nie miałem żadnego wypadku, nic mi się nie stało, jestem zdrowy, stoję. Ryzyko jest, trzeba o nim pamiętać, ale ja używam go tak, że zdroworozsądkowo zdaję sobie sprawę i rozważnie staram się prowadzić tą łódź, bo ci, co się nie boją, to źle kończą. Oprócz rywalizacji najlepszych wodnych ekip świata, na wszystkich czekają też dodatkowe atrakcje. Między innymi próba pobicia rekordu prędkości na wodzie, symulatory, plenerowe kino czy nietypowy pojedynek. Po raz pierwszy w historii w bezpośrednim wyścigu zmierzy się bowiem łódź z samochodem rajdowym, za kierownicą którego kibice zobaczą Krzysztofa Hołowczyca. Polski rajdowiec, mistrz Europy, a ostatnio trzeci kierowca w rajdzie Dakar, już dziś cieszył się największym zainteresowaniem mieszkańców regionu. W rozmowie z Radiem 5 Hołowczyc przyznał, że emocji i ostrej rywalizacji z pewnością nie zabraknie. Ja pierwszy raz, przyznam się szczerze, że jestem na zawodach motorowodnych rangi Mistrzostw Świata, także będę z dużym zaciekawieniem to oglądał. Zawsze jest rywalizacja, wie pan, jesteśmy sportowcami i możemy się uśmiechać teraz, a później zęby zaciśnięte i będziemy jechali ile się da. No, coś, co z tego wyniknie, to trudno powiedzieć, ale na pewno z jednej strony przyjacielski wyścig, bo jesteśmy z jednego zespołu, bo wspiera nas Lotto, ale z drugiej strony jako sportowcy zawsze będziemy walczyli. Necco Endurance to kolejny z prestiżowych i promocyjnych towarów eksportowych Augustowa. Impreza od lat przyciąga wielu turystów, z czego jesteśmy bardzo dumni, mówi Wojciech Walulik, burmistrz miasta. Impreza na stałe wpisała się już w krajobraz Augustowa, przyciąga wielu turystów, jak również augustowian. Jesteśmy z tego bardzo dumni, że kontynuujemy tą tradycję, spisujemy się jako organizatorzy, chwaleni jesteśmy w kraju, za granicą i to jest wielka atrakcja. Rywalizacja potrwa do niedzieli. Patronem medialnym imprezy jest Radio 5. Bolidem Bartłomieja Marszałka. Wyścig był jedną z dodatkowych atrakcji trwających w mieście Mistrzostw Świata Łodzi Wytrzymałościowych Necco Endurance. Od soboty trwała rywalizacja zawodowych rajdowców, którzy specjalnymi bolidami ścigali się z prędkościami dochodzącymi do 220 km na godzinę, a wszystko na wodzie bez hamulców i z ogromnymi obciążeniami porównywalnymi z tym, co odczuwają piloci myśliwców F-16. Do Augustowa zjechali najszybsi i najbardziej utytułowani sportowcy rywalizujący w prestiżowej klasie F1H2O. Wśród nich aktualny mistrz świata, Francuz Philippe Chiappe. W rozmowie z Radiem 5 zawodnik przyznał, że augustowski tor i samo miasto należy do jego ulubionych. Ścigam się po akwenach całego świata. Bardzo lubię te wyścigi, ponieważ są one bardzo techniczne. Jest tam dużo skrętów w prawo, w lewo, a jedynym miastem, w którym właśnie jest techniczny tor w klasie Endurance, jest Augustów. Dlatego bardzo lubię tu przyjeżdżać. Motor motorsport i tak naprawdę w Augustowie dla mnie priorytetem jest doskonała zabawa, możliwość spotkania kibiców, pokazania tego sportu w moim kraju i to jest dla mnie priorytet tego, co robię. Jest też ciekawe, bo to jest rallycrossowy samochód, on nie jest bardzo szybki, myślę, że jego maksymalna będzie 180-190 na godzinę, to może gdzieś braknąć tej prędkości, bo słyszę, że te łódki jadą 200 na godzinę, no to będzie bardzo ciekawy wyścig, bo to zupełnie dwa różne światy się spotkają. Mistrzostwa Świata Necco Endurance już po raz 11 odbywały się w Augustowie. To wielkie przedsięwzięcie organizacyjne, ale i ogromny prestiż. Jesteśmy chwaleni i doceniani na całym świecie, mówi Krzysztof Andruszkiewicz, główny organizator imprezy. Nie wszędzie przyjeżdżają mistrz, wicemistrz, przyjeżdża 6 pilotów z wodnej Formuły F1. No to o czymś to świadczy, to jednak krótko mówiąc coś tu przyciąga. Przecież Philippe Chiappe, który jest po 22 latach zdobył tytuł mistrza świata, on mówi, że to są najwspanialsze zawody. Ja byłem teraz na wyścigach wodnej Formuły F1 w Wiał i tam powiem wam szczerze, znaczy to nie wypada się chwalić, ale organizacyjnie naprawdę nie ustępujemy. W niedzielę odbyły się finały zawodów. W poszczególnych klasach najlepsze okazje
ukazały się francuska ekipa Nole, rosyjsko-włoska New Star oraz polsko-fińska Ślepsk. Patronem medialnym mistrzostw było Radio 5.